Jeszcze przed rozpoczęciem tego epizodu chciałbym dodać, że wyszedł mod na KRL. Pewnie o tym wiecie, ale chciałbym po prostu przypomnieć. Jedyne co musicie zrobić, to wejść w link w opisie, ocenić tego moda, dodać do ulubionych i zasubskrybować, i on powinien znaleźć się w waszym workshopie i będziecie sobie mogli bez problemu grać. Aktualnie najbardziej działającym drzewkiem jest drzewko moje, lecz są i będą trwały prace w przyszłości nad drzewkiem demokratycznym, bez powiązań faszystowskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W planach jest też, moi drodzy, drzewko dla Polski, Ukrainy i zmiany gry, aby gra toczyła się na całym świecie. Czyli tylko nie tylko KRL będzie wplątane w wojnę światową, ale pozmieniamy ustroje, rozbijemy kraje, żeby gra była jak najciekawsza, jak to jest tylko możliwe. Polecam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że link do tej modyfikacji, jak i do modyfikacji, na których prowadzona jest ta seria, macie w opisie. Dziękuję Wam za uwagę i przejdźmy do prawidłowej części odcinka. No i po tym wstępie witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie, tutaj oczywiście Kach, witam Was w serii na modyfikacji Poland Overhaul, która jest na modyfikacji Poland Overhaul Spolszczenie. Jak głupio by to po prostu nie brzmiało, tak to jest prawdziwe, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja tu długo pieprzyć nie wejdę, wejdźmy sobie na tą Polskę, zobaczmy jej drzewko, przeanalizujmy jej i wybierzmy drogę po prostu rozwoju naszego kraju. Kurwa, ale się szybko załadował, kurwa, komputer pewnie pieniądze wydane, kurwa, z tych niemożliwych, kurwa, z YouTube'a, kurwa. Dobra, wybierzmy sobie ulepszoną piosenkę, Boże, przepraszam Was, naprawdę, że musicie to cierpieć razem ze mną, ale toczę wojnę z logopedowym, to jest jakby Vader walczył z tym drugim, nie wiem, Star Warsów nie oglądałem, ale Vader walczy z, nie wiem, z Anakinem czy kimś tam i to jest taka walka, logopedow nie chce mnie odpuścić i logopedow do mnie mówi, Lucas, I am your father i tak kończy. Okej, okay, reasumując, teraz w prawym górnym rogu ekranu na takie i Wam wyskoczy i ankieta, zagłosujcie, czy chcecie, żeby ta seria była prowadzona w starym stylu, czyli seria po prostu niemontowana, seria prowadzona w miarę regularnie, przepraszam, bo odcinek z niej ukazywałby się codziennie albo co dwa dni by się ukazywał odcinek. Dajcie mi znać w tej ankiecie, ja tą ankietę sobie później sprawdzę i napiszcie mi na dole w komentarzu, czy chcielibyście, żeby to była seria montowana, czy seria normalna. Bardzo dziękuję za współpracę. Aktualnie mamy tutaj do wyboru fajne drogi. Jeszcze też przypomnę, moi drodzy, że jeżeli wiadomo, chcecie więcej i częściej, bardzo by mi było miło, gdybyście po prostu zostawili łapkę pod tym materiałem, ja będę wtedy widział, wow, ale jest duże zainteresowanie, dobra, nagrywamy, wiesz, codziennie, jeb, po jednym odcinku, nie? Kontynuując, moi drodzy, musimy sobie wybrać na początku badania. Ja na samym starcie zacznę troszeczkę inaczej, bo ja zacznę od pepancy, zacznę też od doktryny, może to się Wam wydać głupie. I zacznę też po prostu od podstawowych narzędzi mechanicznych. Co mi da wszędzie 142 dni, jak wybadamy to wszystko, to w jednym momencie będziemy już mieli jakkolwiek ulepszoną armię. Jak widzicie, Polska demonem przemysłowym na pewno nie jest. No, to mówi samo za siebie. Oczywiście gramy Ignacym Mościckim. Nie kolegą Ignacym, tylko Ignacym Mościckim. Nie mylcie oczywiście. I tak, drzewko faszystowskie odrzuciłem z bomby, tylko i wyłącznie dlatego, że ile ja już robiłem serii faszystowskich Polską? 10? Nie no, przepraszam, może z 4 były? Komunę odrzuciłem i komuna może będzie ciekawa na montowany let's play albo na let's play w przyszłości, kto wie, wcale tego, moi drodzy, nie odrzucam, może być. Aktualnie chciałbym się skupić na drzewku, na strategii promocji. Jakkolwiek by to nie brzmiało, strategia promocji jest całkowicie trafna, jeżeli chodzi o Polskę. Gdy były promocje w Biedronce na torebki, dobra, nieważne, no ale chodzi o to, że ludzie się o nie zabijali, a te torebki mogli kupić na targu za 15 zł, a kupowali po stówce. Nieważne. Kontynuując, ja bym sobie tutaj poszedł w retorykę antykomunistyczną, poszedłbym w odnowienie Sojuszu Rumuńskiego. Definitywnie chciałbym też mieć sojusz z Czechosłowacją, czyli ciekawe, czy w roku 1938 bylibyśmy w stanie ochronić Czechosłowację przed Niemcami. To wydaje naprawdę bardzo ciekawą rzeczą. Dodatkowo, w tym drzewku możemy mieć sojusz z Grecją, z Jugosławią, ze Szwedami, niekoniecznie. I to logia Rzesza Niemiecka jest zwiększone napięcie. No, to może być możliwe, sojusz ze Szwecją. Okej, okay. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, moi drodzy, jak sojusz z Finlandią, sojusz bałtycki i sojusz z Japonią. Ale sojusz z Bałtycki, z bomby, no właśnie. Z bomby robi to, że nie możemy stworzyć Rzeczpospolitej, nie?
Co by tu zrobić, kurde? Z jednej strony stworzenie Rzeczpospolitej byłoby spoko jako takiej góry, takiej korony tego sojuszu europejsko-azjatyckiego z Japonią, która temu wszystkiemu przewodzi. Z drugiej strony nie wiem, jakby to wyszło w praniu. Nie wiem, czy ta muzyka nie jest też za głośną, więc po prostu sobie ją troszeczkę obniżę. Możecie mi napisać w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. No i będziemy musieli nad tym pomyśleć, ale na początku, za czym zaczniemy wprowadzać jakieś zmiany w rządzie i tak dalej. Ej, to jest spoko. Od razu robimy frakcję i dostajemy dzienny... Co? Dzienny przyrost siły politycznej 0,50? Dywizje potrzebne do wysyłania... Nie, to sobie jaja robisz. Nowy duch narodowy. I to jest permanentne? The world is likely headed towards... Nie, to jest perm. Dobra, to ja idę jednak w politykę. Później definitywnie po polityce musimy się rzucić na to. Musimy iść po research slot i dostać te fabryki cywilne, bo będzie tragedia. Okej, okay. Aktualnie dodamy sobie fabryki wojskowe w tych rejonach. Niech się one budują powoli. Z czym przyszło nam tutaj dzisiaj, moi drodzy, pracować? No powiem wam, że nie za wiele mamy rzeczy, z których moglibyśmy być aktualnie dumni. Do sprzętu wsparcia specjalnie wrzucę 3 fabryki, żeby on się jak najszybciej uzupełniał. Zaraz. Czy mamy saperów? Boże, dziękuję. Mamy saperów. Ja wszystko zamienię na piechotę. Nie potrzebuję piechoty górskiej. Modernizacja na najniższy poziom. No, dywizja piechoty, tragedia. Brygada kawalerii nawet nie komentuje. Dobra, oddzielmy sobie to wojsko nasze elitarne od tego naszego wojska nieprzetrenowanego i zrobimy sobie po prostu 2 armie z tego. Wiem, że może to głupio troszeczkę zabrzmieć, bo robienie 2 armii na samym początku, możesz sobie pomyśleć, kałach, co ty pieprzysz, co ty robisz? Ale już mam mniej więcej plan, mi się w mózgu wytworzył na tą serię i zrobimy sobie ją takiego, że tutaj weźmy gościa z najlepszym atakiem, czyli Andersa, a tu weźmiemy gościa z najlepszą obroną, czyli ciebie. Kurde, ale mnie po prostu chrypa dopadła, nie? To jest najgorsze, co może mieć youtuber, chrypę. Ale cóż. Umieścimy tę dywizję tutaj, żeby było napięcie na granicy z Niemcami, żeby Niemcy wiedzieli, że naprawdę nie żartujemy. Drugą moją armię umieścimy, to będzie właśnie armia Królewiec, która ma wysoką ofensywę, bo ja bym chciał, żeby ona jak najszybciej zdobyła Królewiec w razie jakichś dymów, żeby po prostu móc się potem zabunkrować. Potrzebuję Wolfram, no to Wolfram ściągnąłbym, wiesz od kogo? A od takiego kompletnie neutralnego, a wezmę od Klichy z Guangxi. Może będzie po prostu silniejsza i będziemy w stanie ją po prostu tam, wiecie, troszeczkę jakoś zboostować. Oczywiście, panie Władku, zacznij mi pan trenować te nieprzeszkolone jednostki. Niech one sobie ten, najważniejsze jest doświadczenie armii, bo ja ten template muszę zmienić na coś takiego. Dorzucić piechotę, dorzucić saperkę, dorzucić wsparcie arty i to będzie mój idealny template po prostu na tą serię, który wytrzyma wszystko. Dlaczego poszedłem na samym początku, może wam wytłumaczę, dlaczego też poszedłem po prostu w przewagę ogniową. Uważam, że jest to dobry wybór na starcie rozgrywki, żeby zrobić coś takiego, bo pamiętajcie, Boże, soundtrack z Hoja 3, to ja mam ciarki na plecach, brrr. Pamiętajcie, że czym szybciej wyszukacie pepance, czym szybciej włożycie tam fabryki, tym szybciej one się będą produkować. A jeżeli bierzemy pod uwagę grę polską, to musimy wziąć pod uwagę też to, że zbytnio oddziałów pancernych mieć nie będziemy, no prawda? Okej, czyli to mogę odblokować za pomocą... Okej, nowa polityka dyplomatyczna. Wbijaj, stary. Więcej niż 1% napięcia, nie ma problemu. Dostaniemy tyle siły politycznej, ile natura chciała. Oczywiście na początku teoretyk wojskowości, tylko i wyłącznie wybieram go dlatego, że ma minus 7 do czasu badań nad doktrynami lądowymi. Dodatkowo daje mi też przyrost doświadczenia 0,05. To jest dla mnie bomba, naprawdę mega bomba, bo no potrzebne mi jest od cholery doświadczenia, żeby tę dywizję doprowadzić do jakiegoś stanu użyteczności. Pójdę nawet jeszcze dalej i zacznę szkolić jednostki, które są wytrenowane na full. Tylko i wyłącznie, żeby doświadczenie armii rosło jak najszybciej do góry, bo po prostu go potrzebuję jak najwięcej, no taka jest prawda. 16 tysięcy karabinów na minus to jest tragedia. Ja nie wiem, czy ja do roku 38 będę w stanie wyposażyć moją całą armię. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli wyszuka mi się jak najszybciej, no bo to... to się szybciej skończyło. Wiesz co? Może wrzućmy od razu to. Wrzuć mi budowę, a zamiast tego... Dobra. Czekajcie, skończył się robić nowa polityka dyplomatyczna. Czy ten boost jest permanentny? Maksymilian Dąbrowski. Dzienny przyrost siły politycznej 0,50. Dywizje potrzebne do wysłania sił ochotniczych, limit napięcia, wysłanie ochotników. Dobra. Ja bym chciał robić już międzymorze, czy nastawienie defensywne, czy polski militaryzm. Polski militaryzm tutaj może tu jest doświadczenie armii. Dobra, wskocz mi w to. 0,20 tego doświadczenia, to mogę to wziąć. Dobra, weź mi ten przemysł lepszy.
Teraz się ten opłaca bardziej robić przemysł niż ten. Ten przemysł, ta droga już jest zapomniana, nawet tego nie wybierajcie, idźcie po prostu w to, to się z czasem lepiej opłaca. Dobra, mamy jeszcze jedno wolny slot badań, więc idziemy w inżynierię mechaniczną i elektroniczną, czyli żeby nam zmniejszyło ten poziom po prostu badań. Konwojów nie produkuję, bo to jest kompletnie useless aktualnie na moim kraju. Mam 10 doświadczenia armii, czyli wyposażam was od razu w wsparcie artylerii. Dużo tego wam brakuje? No dużo, ale fajnie było, jakbyście się już się zaczęli uzupełniać. Pepance dostaną ode mnie dwie fabryki w prezencie z broni, dziękuję bardzo, i wy będziecie już się budować na full, ty zostajesz w ten sposób, świetnie. Zobaczcie, 36, przepraszam, uderzyłem w mikrofon, 36, moi drodzy, 14 czerwca, my już mamy dwie fabryki w Pepancach i te Pepance nadążają się po prostu magazynować. Co nam da jeszcze polski militaryzm? Polski militaryzm da nam 2,5% wsparcia. Manpowera nam da po prostu 2,5%. To jest naprawdę oczywiście bardzo, bardzo dobre dla mnie, nie? I wpływ partyzantów na nas niekoniecznie, ale bardziej liczę na ten manpower i doświadczenie armii. Dzięki temu będę mógł zrobić moją dywizję. Później nawet nie będę przeskakiwał dalej na te strategie i sojusze, bo gdzieś w 37 roku, pod koniec 37 roku muszę się tym zająć. Aktualnie muszę wybustować tak mocno przemysł, żebym był w stanie obronić Czechosłowację i tak dalej. Dlatego czekam, aż się to skończy jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Wrzućcie plan czteroletni. Tego potrzebuję, to jest super. Manpower mi powinien skoczyć, dostałem właśnie 2,5%. 29 doświadczenia armii. Mordo, zrób mi to tak. Saperka, wsparcie Pepans i piechota. To jest mi potrzebne, żeby ta dywizja działała. Uzupełnienia. 20 tysięcy broni, 1300 sprzęt wsparcia, 400 arta, 900 Pepans. No tragedia. Będziemy musieli się jakoś po prostu z tego podnieść. Te dywizje też... No powiem ci tak szczerze, że... może tak, najmocniejszy nie jesteś. Ale i tak dobrze wyglądasz względem statystyk, gdyż obrona jest dosyć wysoka. Po zrobieniu doktryn będziemy mieli jeszcze większą. Powiem wam, że ta droga teraz stała się dosyć ciekawa. Ona za artylerię liniową daje też jakieś tam procenty organizacyjne, ale ja liniówki nie chcę używać, więc będziemy szli cały czas tędy. To sobie wrzucę od razu w momencie wybadania reszty, nie? Jakoś to zrobimy. 16-letnie Igrzyska Olimpijskie. Przepraszam bardzo. 11, nie 16. To jest 10, to jest 1. No oczywiście żaden kraj w Europie nie mógł sobie pozwolić na aż tak na postawienie aż tak potężnych igrzysk jak Adi. Wszyscy byli po prostu w szoku, no. No Hitler miał rozmach, jeżeli chodzi o historię, nie? Ale tutaj o niego nie chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby ten kraj przetrwał i żeby był w stanie po prostu cokolwiek tutaj ugrać na tej scenie politycznej. Z tego co widzę, jedna armia już mi się uzupełnia. Dziękuję za to. Czy mamy tutaj nowych demagogów? Oczywiście, że nie. To by było zbyt piękne, gdybyśmy ich mieli. Ograniczony bym wrzuciłbym architekta zbrojeniówki. On będzie lepszy. On mi da szybsze boostowanie, szybszą budowę fabryk. Potrzebuję broni naprawdę jak na lekarstwo. Potrzebuję fabryk wojskowych najwięcej, a dopiero w październiku skończyłem plan czteroletni. Bardzo zły wynik. Fabryki cywilne wbijamy od razu. Ja nawet nie czekam, żeby po prostu to ma od razu zacząć pracować. Szkoda, że te cele są po 70 dni, bo to troszeczkę mi utrudni sprawę. Ale muszę też przestać szkolić tę armię, wiecie? Ty się przestajesz szkolić definitywnie. Ty jeszcze trochę się szkolisz, więc ja może wyjmę tę dywizję, żebyście mi tyle aż nie tracili ekwipmentu. Was zacznę szkolić, a was przestanę. Przestań się szkolić. Dobra, czyli super. Manpowerowo jesteś uzupełniony naprawdę na tip-top. Tobie od razu wrzucę kolego tutaj charyzmatycznego, żeby te dywizje miały większą reorganizację oczywiście. A ty się, mordeczko, będziesz szkolił tutaj jak najszybciej, nie? Żeby to doprowadzić do pewnego poziomu, bo tych dywizji już nie zmieniamy, te dywizje z nami zostają. I nie wiem, czy te dywizje będą w stanie zatrzymać Niemcy. Ja tylko na to mogę liczyć. Tak to sobie po prostu wymyśliłem. Wolę to wrzucić, żebyśmy dostali limit wydajności produkcji jeszcze większy. Centralny okręg przemysłowy. Teraz tak, mogę wrzucić to i co by mi się bardziej opłacało? Mamy już grudzień, za niedługo będziemy mieli rok 37. Hitler zacznie szaleć w Europie, a szlusy, srusy. Wrzuć mi to, dołącz. I teraz tak, jeżeli pójdę tutaj, dostanę cywilkę i rafinerię. Czy rafinerie mi są aż tak potrzebne? No nie, bo nic z ropy produkować nie będę. Czołgów, samolotów i tak dalej. Tu jest dwie fabryki cywilne, jedna wojskowa. To by mi się przydało bardziej. Tu jest cywilka i cywil... Wiesz co, wrzuć to. I po tym celu... Chociaż nie wiem, czy ja tego nie spierdzieliłem. Czekaj, po tym celu najlepiej by było, gdybym wrzucił nastawienie defensywne, to tak, ale strategię promocji. Później to...
Odnowienie sojuszu rumuńskiego też by się przydało i sojusz z Japonią też by się przydał. 750K siły żywej w polu, tu potrzebuje przewodzi frakcji, dobra, czyli to mogę zrobić z bomby, na Japonię poczekamy. Później muszę wejść w retorykę antyniemiecką, zrobić antyfaszystowską, później sojusz z Czechami, kurde, co jest lepsze, czy sojusz z Rumunią, czy z Czechami od początku, później Jugosławia i Grecja. Powiem wam tak, mam nadzieję, że się wyrobimy i zdążymy po prostu. Mogę coś tutaj wrzucić? Złotoustny politykier, nie, książę terroru też nie. Wiesz co, tak całkowicie szczerze, zmieńmy sobie prawo poboru na jeszcze troszeczkę wyższe. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę wskazane. Wrzuć mi tu jedną piechotę górską, wrzuć mi tu artę, wrzuć mi tu, no tyle na razie wystarczy. Macie bardzo wysoką organizację, ja bym was nawet zaczął tak w sumie werbować. 18 tysięcy broni już tylko na minusie. Broni robią się 32 sztuki, bo ta linia jeszcze nie jest rozbujana do fulla. Zobaczcie, ona się stara rozbujać, ale nie może tego zrobić. Kurde. Gdyby robiło mi się stal, od kogo bym chciał brać stal? Jest tutaj sąsiad, prawda? Boże, gdzie to było? Tutaj, sąsiad. Czechosłowacja. Wezmę. Mam nadzieję, że mnie nie wychulasz na tą stal, oczywiście Czechu, bo chciałbym mieć z tobą dobrą opinię, chociaż przez handel, nie? To jest inna ideologia, no zobaczymy, czy uda mi się coś po prostu poprawić stosunki polsko-czeskie, nie? Nigdy nie wiadomo. Stalin robi wielką czystkę dopiero teraz, okej, okay. Ty robisz Hermann Göring-Werke. Bardzo mnie to cieszy, że taką drogę wybrałeś, kolego. No i najważniejsze to jest napełnienie tej broni, bo zobaczcie, że pepance, one powoli już się napełnią. Dziękuję za budownictwo. Rzućmy sobie ciebie, okej. Okay. I później musimy pójść w militaria. Dostosowanie starych polskich regionów, dobra. Czy chciałbym iść w Międzymorze i tworzyć już frakcję? Czy chciałbym jeszcze 70 dni przeznaczyć na to? Tu jest właśnie cały ten mankament, bo ja nie potrzebuję paliw syntetycznych, a dostanę z tego jedną cywilkę. Tu dostanę znowu dwie cywilki. I to by było lepsze. Ale problem jest w tym, że to odblokuje mi drogę do nowego zespołu badawczego, który mnie bardzo kusi, i uruchomienia kopu, czyli to są trzy fabryki wojskowe. Tu jest kolejny zespół badawczy. Wiesz, co zrobimy? Zrobimy tak, że to olejemy i pójdziemy w Międzymorze? Jeżeli zrobimy Międzymorze, Czesi, Japończycy i tak dalej zgodzą się po prostu dołączyć do naszej frakcji, to wtedy będziemy zastanawiali się, moi drodzy, nad tym, czy będziemy się bronić, czy będziemy atakować. 15 tysięcy broni na minusie to jest naprawdę dużo. Ta linia, zobaczcie, że ona jest dopiero rozbijana na 39%, a limit wydajności produkcji to 60, plus mamy boosta z podstawowych narzędzi mechanicznych. Ale badają się jeszcze te i one będą gotowe za 30 dni, więc za 30 dni ten boost będzie jeszcze większy. Więc ja może bym to zostawił i tyle fabryk tutaj zdecydowanie by wystarczyło. Jedną fabrykę bym definitywnie dorzucił arcie. Bo jak tu będzie dwa dziennie, to będzie szybko. Chociaż nie. Jak tu będzie dwa dziennie, to będzie szybko. Tutaj też będzie szybko. Więc wrzućmy jeszcze dwie fabryki w sprzęt. Mam 150 siły politycznej, spożytkuję je na ograniczony eksport. I mam czegoś nadwyżkę. Mam nadwyżkę troszeczkę stali. Czyli ją sobie anuluję, pyk. Mechaniczne obliczenie, dziękuję. Radio to jest oczywiście top. Radio musimy mieć, bo to jest szansa wsparcia, nie? Teraz... Co by mi było bardzo potrzebne? No definitywnie doktryna. 260 dni, ale musimy to mieć. Musimy być tutaj. Jeżeli chcemy się bić z Niemcami, musimy dojść co najmniej do tego miejsca, żebyśmy byli w stanie się utrzymać. Strategia promocji. Dziękuję bardzo. I teraz tak. Mam bardzo duży dylemat, w którą stronę pójść. Czy zabezpieczyć na początku Czechów, Jugosławię, Grecję, czy na początku zabezpieczyć Sojusz Bałtycki, Rumunię i Japonię. Ale Japonii nie będę w stanie zabezpieczyć, bo tu muszę mieć 750K w polu. Ja mam 400. W mordę. To są właśnie te ciężkie wybory w Herzowajron i nie mogę się zdecydować, a bardzo bym chciał, co nie? Bardzo bym chciał sobie już coś tutaj wybrać i zacząć cykać. I to są ciężkie wybory, czekaj. Tu zabezpieczam co? Rumunię, Finów i Japonię. I tak, mam sojusznikę na południu, Finów mam na północy, którzy są bezużyteczni, robią etos wolnościowy. I Japonię, która jest użyteczna, ale za niedługo będzie, no właśnie, robiła wojnę. Czy lepiej by nie było po prostu sobie wybrać sojusznika w postaci Czech, Jugosławii, czyli Czechy, Jugosławia i Grecja? Czechy, Aj, i tutaj...
zobaczcie, żeby Międzymorze prawidłowo funkcjonowało, potrzebuje Czech, potrzebuje Rumunii, Jugosławii i Grecji. Wtedy ten sojusz będzie miał naprawdę sens, bo zobaczcie, jak to jest połączone, ale tej piosenki nie lubię, nie? Zobaczcie, jak to jest połączone w praktyce. Mielibyśmy Polskę, Rumunię, Jugosławię i Grecję w sojuszu, plus Czechy, czyli Rumunia, jeżeli Węgry by nie doszły, Rumunia byłaby w stanie z Grecją wysłać wojska albo do Jugosławii, albo do Czech, czyli troszeczkę by mnie odciążyli. To jest duży plus. 13 tysięcy broni na minusie. To jest duży minus, ale robi się prawie 5 dych dziennie, a mamy dopiero 40-70, ok, czyli będzie ponad 60, myślę, dziennie karabinów. To będzie zaraz 2, to będzie za jakiś czas 2, to już jest 3, więc to się uzupełni, ale dodaj mi to fabryki. Cholera jasna, w co ja mam pójść? Wiecie co? Rozkminiłem coś takiego. Weźmiemy Rumuńców do sojuszu, później to olejemy, weźmiemy do sojuszu retoryka antyfaszystowska. Weźmiemy do sojuszu tak, Rumunów, Czechów, Jugosławię, Grecję. I to będzie plan. To tylko 35 dni trwa, tak? Tak. To trwa 70. To 35. Wow. Super. To mi strasznie dużo czasu oszczędzi. Świetnie. Coś takiego, moi drodzy, wybieramy. Broń się na szczęście już. Hiszpańska wojna domowa. Dobrze, niech tam się dzieje. Ej, mógłbym ochotnika wysłać? Mogę wysłać ochotników do Hiszpanii. Ej, i to jest zarąbisty pomysł. Stary. Komuchów chciałbym, żeby wygrali, nie faszystów. Wiecie dlaczego? Nie. W sumie, jeżeli Komuchy wygrają, to później Stalin się do mnie odezwie po wschodnią Polskę. I odezwie się do Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii, po Besarabię. Więc to może być nie lada problem. I moi drodzy, pierwszy raz w tej serii muszę powiedzieć, pierwszy raz w serii, która się dopiero rozpoczęła, muszę wam powiedzieć, że chyba zostaniemy postawieni w wojnie na dwa fronty. Czyli w wojnie przeciwko Niemcom i przeciwko Rosjanom. Więc branie krajów bałtyckich byłoby beznadziejne chyba dla mnie, bo to jest bezsensowne rozciągnięcie frontu. Dodatkowo jak wezmę Litwę, to nie zrobię tego, nie? Polska musi kontrolować litewskie regiony. Nie mogę ci wypowiedzieć, gościu, wojny, bo nie ma tego celu. Aha, czyli nie mam tego, żeby było wypowiadania... No świetnie. Mamy tu też event Sowieci u bram. Ja miałem wam to wcześniej pokazać, ale to, co to daje i tak dalej... Zobaczymy sobie na początku drugiego odcinka. Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za uwagę. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze sugestie. Mam nadzieję, że doradzicie mi jakąś dobrą drogę i że doradzicie mi, jak wybronić się przed radzieckim zergiem i niemieckim agresorem jednocześnie. Ja byłem oczywiście Kałach, a to był Poland Overhaul na modyfikacji Poland Overhaul z Polszczenie. Widzimy się w następnych materiałach. Pa, pa.